Największy minus drugiej odsłony Dying Light. W sieci można znaleźć sporo recenzji i opinii o nowym tytule Techlandu z zombiekami w roli głównej i w każdej, jak jakaś mantra, powtarza się jeden minus tej produkcji, a jest nim fabuła i dialogi. Bardzo dobrze zobrazował to zagraniczny TV na swoim kanale YouTube. Dialogi są po prostu głupie i nikt tak nie mówi. A polski dubbing jest wyjątkowo słaby. Aktorzy wypowiadają swoje kwestie bardzo teatralnie i nienaturalnie. Smażyła się Poza się ale ze mnie idiota! Fabuła także podobno jest jakaś taka sobie i po skończeniu gry nie zapada w pamięć i po tygodniu o niej kompletnie zapominamy. Dla mnie jest to ogromny minus, bo to właśnie fabuła popycha mnie do dalszej zabawy z danym tytułem i to właśnie dobra historia sprawia, że w danej grze oglądam napisy końcowe. To właśnie ciekawość, jak kończy się opowieść, prowadzi mnie do finału. Niestety, niezależnie jaka by była dobra mechanika gry, szczególnie w sandboxach, po jakimś czasie po prostu mnie nudzi. A nawet wręcz męczy, i to właśnie dobra fabuła jest motorem napędowym do ukończenia danej produkcji. Tak miałem na przykład z Ghost of Toshima. Genialne walki, w których czułem się jak prawdziwy samuraj, ale i tak już pod sam koniec miałem już dosyć, i to właśnie ciekawa fabuła i chęć poznania jej do końca sprawiło, że przeszedłem do końca ten tytuł. Podobnie było ze Strażnikami Galaktyki. Po jakimś czasie starcia robiły się strasznie męczące, ale to właśnie świetna fabuła i przezabawne dialogi i genialny dubbing sprawiły, że tytuł ten ukończyłem. Niestety, Dying Light 2 ma właśnie z tym największy problem i dobra, a wręcz świetna mechanika parkouru może nie wystarczyć, abym ukończył tę produkcję. Dlatego nie kupię tej gry na premierę czy tuż po niej, poczekam na ostrą przecenę i wtedy spróbuję podejść do tego tytułu.